Co oznacza współczynnik SDR? Standard Dimension Ratio to stosunek grubości ścianki do średnicy rury bądź kształtki. Tę zależność możemy obliczyć prostym wzorem. Dla przykładu, weźmy rurę o średnicy 160 mm ze ścianką o grubości 4 mm. Żeby otrzymać przybliżoną wartość SDR, należy podzielić średnicę, na naszym obrazku oznaczoną literą D, przez grubość ścianki, u nas zaznaczoną literą S. Otrzymamy przybliżony współczynnik SDR, równy 40. Wynik 40 oznacza, że zewnętrzna średnica rury jest 40 razy większa od grubości ścianki. Podkreślamy, że jest to wartość przybliżona. Spośród powszechnie przyjętych wartości współczynnika SDR powinniśmy wybrać tę najbliższą otrzymanego wyniku. W tym przykładzie będzie to rura ze współczynnikiem SDR 41. Czego możemy dowiedzieć się na podstawie współczynnika SDR? Dany SDR oznaczać może konkretną sztywność obwodową rury. Wyjątek stanowią kształtki KG. Z powodu swej geometrii kształtki o litej ściance mają sztywność większą niż rury odpowiadającego im szeregu grubości ścianki. Rzeczywistą sztywność obwodową kolan i trójników ustala się według normy. W przypadku kształtek bez korpusu, np. nasuwek, redukcji czy korków, nie oznaczamy rzeczywistej sztywności obwodowej, ponieważ decyduje o niej sztywność obwodowa rur montowanych z tymi kształtkami. Tym samym kształtki KG produkcji Magnaplast, sklasyfikowane i oznaczane jako SDR 41, posiadają sztywność obwodową SN 8 kN na metr kwadratowy i większą, w zależności od typu kształtki, a więc mogą być stosowane z rurami posiadającymi SDR 34. Informuje o tym odpowiednia norma. Na podstawie SDR możemy poznać też maksymalne ciśnienie nominalne, jakie przewidziane jest dla danego produktu. Wysoki współczynnik SDR mówi nam, że ścianka rury jest cienka w porównaniu do jej średnicy, co przekłada się na niskie ciśnienie. Niski współczynnik SDR świadczy z kolei o grubej ściance w porównaniu ze średnicą, co w konsekwencji oznacza wysokie ciśnienie w rurze. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.magnaplast.pl.